No i poszło, tu chłopaki znowu mówię, klasycznie, grają sobie, Seb na mikrofonie, nagrywa, operator kamery, no zobaczymy dzisiaj jak to chłopakom pójdzie. Zaczęli. W sumie całkiem niezła pogoda, bo nie jest tak gorąco jak było parę dni temu. Tak więc jest ok. Ładnie, ładny przechwyt, bardzo ładny przechwyt. Do końca, no spokojnie. Pięknie, pięknie. Dwa. O, trener tutaj grubo ciśnie radami. No ale rady od trenera jak najbardziej przydatne. Proszę bardzo, 5-2. Piękna trójeczka, piękna trójeczka. I kolejny raz. Miał trochę miejsca trener, wykorzystał to brutalnie. W sensie, że po prostu zdobył dobrą, ładną trójkę. 5-2, też moim zdaniem dobry moment gry, chłopaki. Za twardo nie grają, wiadomo, jest to trening przed bibolem, tak więc po co się ścierać, naciągać, chodzi, żeby się trochę potrenować i rozrzucać się na koszach, niż żeby tutaj się jechać na maksa. Wiadomo, trzeba coś tam pokazać, ale jak powiedziałem, 7-2, tak? No, jak mówiłem, jest to trening przedturniejowy generalnie niż jakaś konkretna gra, tak więc nie ma sensu się tutaj bić, tłuc i walczyć do upadłego. 7-2, wiadomo, kontrę można wystawić, aj szkoda. Dobrze trener mówi, jakby ktoś biegł. 10-2. Też ładna trójka, też kolejny przykład. Chłopak nie został zostawiony bez pokrycia. Miał chwilę, żeby się skoncentrować, złożyć do rzutu i proszę, efekt. Ładna trójeczka. Aj, blisko przechwytu. Jeszcze trener ma szybkie ręce, żeby zrobić dobry przechwyt. O, sorry. Tutaj mała strata, ale i tak wynik meczu 10-2. Dwie trójki, dwa kosze pewne i jest dobra przewaga, 8 punktów. A też 8 punktów na bibalu to jest dość duża przewaga, nie? Tym bardziej jak chłopaki tam będą grali, nie wiem dokładnie ile, ale no nie wiadomo, nie cały mecz. Tylko tam, nie wiem, powiedzmy dwa razy 10 minut. To coś wspominał Pereł, że chyba po 20 minut będą grali, tak więc zakładam, że dwa razy po 20, żeby jakaś tam przerwa była w czasie, w
czasie gry. No chyba, że chcą grać razem po 20, no to jak najbardziej, co nie? Nie mówię, że nie, piękna asysta. Szkoda, że młody nie wykorzystał, no ale tu go trochę zjedli fizycznie. Ładny zwód. Aj, szkoda. Tutaj trener dość dobrze zmotywowany, ale się nie dziwię, z młodymi też chcę im pokazać, że trzeba trochę czasami, trzeba też twardo grać i najważniejsze, że się nie poddawać. O proszę, no piękna sytuacja. 13-2. Tutaj no, chłopaki tutaj miażdżą 13-2, no ale widać było wcześniej, dwie pewne trójki, jedna kontra. Aj. Ładne wejście, szkoda, że nie weszło, szczerze mówiąc, ale ładne wejście. Pięknie. 15-2. Lewa. Też tak chcę tutaj przeprosić, bo nagrywam na telefonie, a z tyłu mi świeci światło na ekran i tak czasami jak nagrywam przykładowo tak albo tak, to też nie jest, że tak chcę nagrywać, tylko po prostu światło razi ekran telefonu i też czasami jest ciężko, no nie jest najgorzej, ale mówię. Cenego jak się na prawdziwą kamerę nagrywa, jak masz oko przy tym, wiadomo o co chodzi. 15-5. Aj, szkoda. Ładnie, też dobry moment gry. Tutaj ziomeczek rzucił dwie szybkie trójki i już przewaga się zmniejszyła, co nie? Toka dobrze trener powiedział, że musiał... 15-10. No tutaj proszę, też dobry moment. Właśnie chłopaki dostawali dużo w dupę, nie poddają się, po prostu grają skutecznie. Dwie trójki, jedna akcja, już jest 15-10, co nie? 5 punktów to już jest, że tak powiem, małe piwko do odrobienia. No, też nie mówić tutaj, że małe piwko, też nie wiem, czy to jest dobre określenie. No ale wiadomo, lepiej dostawać 5 niż 10, nie? A w szczególności, jeżeli chodzi o jakieś gry uliczne, czy uliczną grę w koszykówkę, no to mówię, jak są mecze przykładowo 2 razy po 10 minut, no to mówię, 5 punktów przewagi to jest diametralna przewaga, nie? No tego jeszcze jak musisz grać 2, 3, 4, 5 bądź więcej meczy przez cały dzień, to też potem na przykład przy ostatnim meczu, jeżeli są finały albo półfinały, to też ta kondycja trochę siada, nawet jakieś się super ekstra grajkiem, mówię, troszeczkę to spadnie, bo jak zagrasz 3-4 mecze po około 20 minut, no to też to po prostu organizm odczuje i tyle. 15-13. Dobrze mówię? 15-13, tak? Tak. Mówię, to akurat zaczęło chłopakom dobrze siedzieć. 18-13. No to chyba trener się trochę wkurzył. Spierdolił trójkę. Osiemnaście, piętnaście. Aj, szkoda, ale ładnie wszedł. Z
strata 18-17. I proszę, to co mówiłem też wcześniej. Dwie pewne trójki, dwie akcje i już jest 18-17. Proszę, przechwycik. Dziewiętnaście, osiemnaście. My mamy 17, wy? 17. Tak? To sorry chłopaki, gdzieś się musiałem, bo tu się też skupiam na kręceniu, sorry. Proszę, ładnie trener tutaj zebrał ofensywnie. Robert, wchodzi do mnie. Daj. Szkoda. No ale też wiadomo, młodzi się jeszcze tutaj muszą trochę po prostu poduczyć. To młode chłopaki w wieku chyba szkoły średniej, tak mi się wydaje, bo szczerze mówiąc wątpię, że tutaj już mieli po 20 lat. Tak więc podejrzewam, że są na etapie szkoły średniej, nie? Ładnie rozciągnęli grę. Szkoda, że chłopak nie trafił, ale ładnie rozciągnęli grę. Też niepotrzebnie tutaj chłopaki się trochę skupili na... skupili się po prostu trzech chłopaków w jednym miejscu. Dlatego też to wykorzystał bardzo dobrze ten typek z przeciwnej drużyny i po prostu rozciągnął ładnie grę. Przepraszam za kaszel. Au! Brawo. Wow. No tu już bez komentarza. Czasami się zdarza, że po prostu się nie zapy piłki i tyle. Ale też nie ma czym się łamać. Takie akty trzeba też przełykać szybko i motywować się, żeby grać. Ładnie. Ładnie. To była naprawdę bardzo dobra akcja w wykonaniu młodego. Ładnie przeszedł dwóch zawodników, lay-upem skończył. Też chyba, szczerze mówiąc, słuchał bardzo trenera, który mówił, nie rzucaj, tylko idź do końca. To też oczywiście było bardzo dobrą radą i co widać było na koniec akcji. Aj! O, też dobry moment gry. Fair play jest bardzo ważny oczywiście. Blisko. Trójka niepokryta. Blisko, dobra, brawo, dalej, Robert, zadaj, to jest. Dobrze, trener mówi. Robert, chyba mam, no, 34 numer. Akurat tutaj był za daleko, co dawało po prostu miejsce do rzutu, nie? Dla przeciwnika. I tyle. Aj, tutaj ładnie wykorzystali chłopaki kontrę. Robert, gra! Wow. No, zapatrzyłem się na grę zamiast filmować.
wow, tutaj zniszczyli trochę chłopaka, no ale czasami też tak wychodzi na grze, jak się za późno chce wstać na przykład, czy wyprostować, no to też jak masz dwóch czy trzech zawodników przy sobie, to już trzymać piłkę jak ukochaną, czyli po prostu się mocno do niej przytulić. Wow, ładnie to wykorzystali, chociaż szkoda, że tutaj nie wykorzystał rzuty spod kosza, takie słuchacie się mszczą, bo to są, powinny być pewne dwa punkty. Wiadomo, też nie byłem jakimś mistrzem świata w koszykówce i też często mi się zdarzało spod kosza nie trafić, co było ekstremalnie frustrujące. A w szczególności jeszcze jak tam chłopaki zaczęli wrzucać trochę haseł, że taki wysoki nie trafię, no to wiadomo, jest to trochę ciężkie, ale będzie, żeby tym się nie dołować i po prostu zbierać i grać dalej. Chwila przerwy w grze!